leży w centralnej części Namibii i jest jej stolicą. W historycznym centrum miasta znajduje się Ewangelicko-Augsburski Kościół Chrystusa, zbudowany w 1910 roku. Windhoek liczy 325 tysięcy mieszkańców i jest największym miastem w kraju. W pobliżu Kościoła Chrystusa jest Muzeum Niezależności, otwarte w 2014 roku. Przed nim znajduje się pomnik Sama Nujome, pierwszego prezydenta niepodległej Namibii. Przed starą twierdzą z czasów kolonialnych stoi pomnik poświęcony ludowi Namibii z napisem „Ich krew źródłem naszej wolności”. Na dziedzińcu twierdzy stoi pomnik jeźdźca niemieckiego kolonizatora. Twierdza została wzniesiona w 1890 roku i była kwaterą główną niemieckich wojsk kolonialnych. Jednocześnie miała rozdzielać wrogie plemiona Nama i Herero. Płaskorzeźba przedstawiająca lądowanie Portugalczyków na przylądku Krzyża. Tablica upamiętniająca ludy Nama. Pomnik Joseo Kutako, namibijskiego bohatera narodowego z ludu Herero. Brał udział w antyniemieckim powstaniu w 1904 roku. Nad ogrodami parlamentarnymi góruje atramentowy pałac, dawniej siedziba niemieckiej administracji kolonialnej, a obecnie siedziba dwuizbowego parlamentu Namibii. Dworzec kolejowy w Windhoek. Pierwsze połączenie kolejowe w Namibii Niemcy uruchomili w 1902 roku. Przy dworcu jest niewielkie muzeum kolejnictwa. Replika wieży zegarowej banku Deutsche Afrika Bank z 1908 roku. Ekspozycja 33 meteorytów pochodzących ze słynnego deszczu meteorytów odkrytego w okolicy Gibeon, 300 km na południe od Windhoek. Współczesne centrum Windhoek, miasta uważanego za jedno z najczystszych w Afryce. Zatrzymujemy się przy malowniczej formacji skalnej, do której przytulił się figowiec. Wjeżdżamy w pasmo gór Awas, których szczyty sięgają ponad 2000 metrów. Góry będą nam towarzyszyły przez 50 kilometrów. Od czasu do czasu zatrzymujemy się w ciekawych widokowo miejscach. Teren jest suchy, nie ma asfaltu, poruszamy się po szutrowych drogach. Namibia ma 825 tysięcy km kwadratowych powierzchni i liczy około 2 200 000 mieszkańców. Do 1915 roku była kolonią niemiecką, a później w różnych formach podlegała Republice Południowej Afryki i była objęta ustawodawstwem apartheidu. W 1990 roku uzyskała niepodległość. Na kolejny postój zatrzymujemy się w maleńkiej osadzie Solitaire, na którą składa się piekarnia, sklep pełniący jednocześnie rolę poczty, restauracja, stacja benzynowa oraz piekarnia, gdzie koniecznie trzeba zjeść placek z jabłkami. Można tu też przenocować, a nawet zatrzymać się na dłuższy pobyt. Thank you.
kolejnym przystanku oglądamy wielkie gniazda wikłaczy socjalnych. Takie gniazdo buduje wspólnie całe stado. Największe gniazda mogą osiągać nawet 4 metry średnicy i mieścić do 200 ptaków. Na nocleg zatrzymujemy się u stóp wysokich klifów. W pobliżu krążą niewielkie stada pięknych antylop, oryksów. Wzmaga się wiatr, niesie tumany kurzu, powodując niewielką burzę piaskową. Mimo że burza piaskowa nie ustaje, wybieramy się na przechadzkę po okolicy. Znowu trafiamy na jeszcze większe niż poprzednio gniazdo wikłaczy. Oryksy żyją w stadach liczących nawet do 40 osobników. Ich masa ciała dochodzi do ponad 200 kg, a wysokość w kłębie do 140 cm. Mogą obejść się bez wody nawet do kilku dni. Rogi oryksa mają kilkadziesiąt centymetrów długości. Po ciąży, która trwa 240 dni, samica rodzi jedno młode. Wczesnym rankiem wzdłuż gór Naukluft jedziemy do Parku Narodowego. Park powstał w 1979 roku w wyniku połączenia Parku Narodowego Pustyni Namib z Parkiem Narodowym Zebry Górskiej Naukluft. Ma powierzchnię 50 tysięcy km kwadratowych. Turyści mają dostęp tylko do niewielkich obszarów parku. Jest to jeden z najbardziej ubogich w opady terenów na świecie. Średnia roczna opadów nie przekracza 25 mm. I oto natura sprawiła nam wielką niespodziankę. Zaczął padać deszcz. Opad jest wprawdzie niewielki i krótkotrwały, ale trzeba mieć wielkie szczęście, by trafić na deszcz w tym suchym miejscu. Wydma 45 po prostu dlatego, że znajduje się na 45 mili od wjazdu do parku. Jest wydmą gwiaździstą, gdyż tworzy wiele ramion. Jej wiek wynosi około 5 milionów lat. Turyści mogą wspinać się na jej wierzchołek.
Nagrodą za wysiłek jest wspaniały panoramiczny widok na dolinę i otaczające ją wydmy. Pustynia Namib ma 1300 km długości i od 50 do 160 km szerokości. Jej powierzchnia wynosi 130 tysięcy km kwadratowych. Uznawana jest za najstarszą pustynię na świecie, a jej wiek szacowany jest na około 80 milionów lat. Tak wielkiej piaskownicy nie ma nigdzie na świecie. Po krótkim odpoczynku ruszamy w inny rejon parku. Do tego miejsca można dotrzeć tylko jeepami. Bezlistna roślina nara, której owocem jest melon. Mimo odstraszających kolców, oryksy potrafią dobrać się do melona, który jest dla nich źródłem płynu w okresie suszy. Średnio raz na 5 lat w wyniku ulewnych deszczów w górach Naukluft pojawia się okresowa rzeka Tsauhab, której wody dopływają aż do tej doliny. Łańcuch wydm nie pozwala rzece płynąć dalej do Atlantyku i wówczas cała dolina zostaje zalana wodą. Stojąca woda szybko wysycha i osadza zawarte w niej sole mineralne. To najbardziej charakterystyczny fragment Martwej Doliny. Otaczają go bardzo wysokie wydmy, a wśród nich wydma Big Daddy, wznosząca się na wysokość 325 metrów. Stoją tu akacje, których czarne, martwe kikuty przedstawiają niemal apokaliptyczny widok. Tkwią tu, według szacunków, już od 600 do 700 lat. To tędy właśnie raz na kilka lat przepływa rzeka okresowa Tsauhab, zanim ukończy swój bieg w Martwej Dolinie. Jej wody wyrzeźbiły kanion o długości około 1 km i głębokości do 30 metrów. Sesrim w języku afrikaans oznacza 6 pasków. Legenda głosi, że dawno temu grupa spragnionych wędrowców chciała zaczerpnąć wody z dna kanionu. Do spuszczenia wiadra w celu jej zaczerpnięcia musieli użyć 6 skórzanych pasków. W drodze na wybrzeże Atlantyku pokonujemy przełęcz Kuiseb, leżącą na wysokości 905 metrów nad poziom morza i z punktu widokowego podziwiamy piękny górski krajobraz. Walvis Bay to główny port morski Namibii i trzecie co do wielkości miasto w tym kraju. Jesteśmy na przystani, skąd wypłyniemy łodzią w rejs po Zatoce Wielorybiej. Ledwie
Ledwie odbiliśmy od pomostu, a już pojawiły się pelikany, z braku miejsca lądując nawet na ramionach uczestników wycieczki. Są przyzwyczajone do tego, że na każdej odpływającej łodzi załoga, chcąc zapewnić turystom dodatkową atrakcję, podejmie je darmowym poczęstunkiem. Na łodzi pojawiają się też foki, które chcą otrzymać swój kawałek tortu. W zatoce hodowane są ostrygi. Na piaszczystej mierzei jest latarnia morska i liczna kolonia fok. Na wodach terytorialnych wydobywana jest ropa naftowa. Na nabrzeżu kobieta z plemienia Himba sprzedaje ozdoby charakterystyczne dla tego ludu. W lagunie pożywiają się flamingi. Z Walvis Bay jedziemy w kierunku Duny 7, uważanej za najwyższą wydmę w Namibii, której wysokość wynosi ponad 380 metrów. Czeka nas tu niewątpliwa atrakcja, przejażdżka quadami po wydmach. Kładami docieramy do malowniczej kotliny otoczonej wysokimi wydmami. Swakopmund, podobnie jak Walvis Bay, leży nad zatoką wielorybią. Jest bardzo popularną wśród Namibijczyków nadmorską miejscowością wypoczynkową. Działo harpunnicze używane do polowań na wieloryby. Latarnia morska o wysokości 21 metrów. Pomnik upamiętniający stłumienie przez Niemców powstania plemienia Herero w 1904 roku. Muzeum minerałów. W Swakopmund jest wiele przykładów doskonale zachowanej niemieckiej architektury kolonialnej. To dawny dworzec kolejowy, który został przebudowany na luksusowy hotel. Kościół ewangelicki z 1912 roku. Namib High School. Worm House z 1905 roku. Hohenzollern House, wzniesiony w 1906 roku jako luksusowy hotel. W
wybrzeże szkieletów rozciąga się na długości ponad 500 km w północnej części pustyni Namib. Portugalscy żeglarze nazwali ten rejon bramą do piekła ze względu na występujące tu silne prądy morskie i liczne płcizny stanowiące śmiertelną pułapkę dla przepływających statków. Szacuje się, że spoczywa tutaj około 1000 wraków. Większość rozbitków, nawet jeśli dostała się na ląd, to i tak zmarła na pustyni z głodu i pragnienia. Przy odrobinie szczęścia można w tym niegościnnym regionie znaleźć agaty, ametysty, a nawet diamenty. Przy drodze rozłożone są w wielu miejscach kryształy soli. Należność na zasadzie co łaska wrzuca się do plastikowej puszki. Na wybrzeżu szkieletów jest przylądek krzyża. Pierwszy wylądował tu portugalski żeglarz Diego Cao w 1485 roku. Na przylądku krzyża jest ogromna kolonia fok, kotików afrykańskich. Samce osiągają około 230 cm długości i mogą ważyć nawet do 350 kg. Samice są mniejsze, dorastają do 1,70 m i ważą do 120 kg. Noworodki mają 60 do 80 cm długości i ważą od 5 do 12 kg. Kotiki nie odbywają długich wędrówek. Najczęściej przemieszczają się między sąsiadującymi koloniami. Potrafią nurkować na głębokość do 200 metrów i pozostawać pod wodą nawet 9 minut. Żyją średnio 18 lat. Kotiki są zwierzętami poligamicznymi. Samce gromadzą haremy składające się czasami nawet z 50 samic, ale średnia nie przekracza 30. Ciąża kotików trwa 260 dni. Jesteśmy akurat w okresie, gdy na świat przychodzą młode. Będą karmione przez matkę przez rok, chociaż już od 7 miesiąca są zdolne przyjmować stały pokarm. Dotarcie do tak zwanej Białej Damy wymaga wejścia w masyw gór Brandberg, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Namibii, Königstein, o wysokości 2573 m. Prawie godzinna wędrówka przebiega korytem okresowej rzeki, a celem jest szeroka na 5 metrów i na 1,5 metra wysoka pieczara. Są tu datowane na co najmniej 2000 lat rysunki kilku oryksów i polujących na nie myśliwych. Nocujemy w lodż, pięknie wkomponowanej w otoczenie.
Twyfelfontein w języku afrikaans oznacza niepewne źródło. Tak nazwał to miejsce David Levin, który kupił tu teren i założył farmę w 1948 roku. To jej pozostałości. Znajduje się tu stanowisko archeologiczne, które jest jedynym obiektem na terytorium Namibii wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsce to było zamieszkałe już około 6000 lat temu i służyło najprawdopodobniej rytuałom szamańskim. Od 2 do 2,5 tysiąca lat temu na skalnych płytach powstało, jak się szacuje, więcej niż 5000 pojedynczych rysunków przedstawiających zwierzęta i ludzi. Ten rysunek jest interpretowany jako rodzaj mapy wskazującej umiejscowienie źródeł wody. Rośnie tu Welwitschia przedziwna, występująca tylko w Namibii i południowej Angolii. Może żyć nawet ponad 1500 lat. Wykształca zaledwie dwa skórzaste liście, osiągające nawet 6 metrów, które pękają na podłużne pasy. Nigdy ich nie zrzuca. Wyżej leżą skamieniałe drzewa. Nie rosły one na tym terenie, lecz przed 280 milionami lat, w okresie permu, zostały przeniesione przez powódź i przykryte piaskiem i mułem, pozostając bez dopływu powietrza. Po wielu milionach lat materiał organiczny został zastąpiony skrystalizowaną krzemionką. Oprócz małych fragmentów są tu dwa całe drzewa o długości do 45 metrów. Plemię Himba prowadzi koczowniczy tryb życia i zajmuje się przede wszystkim pasterstwem. Himba byli bliscy wyginięcia w latach 80. XX wieku, kiedy to długotrwała susza doprowadziła do redukcji stad bydła o 90%. Ostatecznie udało im się przetrwać, a wielu z nich obecnie zamieszkuje specjalnie wydzielone rezerwaty. Jesteśmy w jednym z nich. W centrum wioski jest zagroda dla bydła i chata wodza. Kobiety Himba przeodziane są jedynie w kusą spódniczkę z bordowej koźlej skóry. Stosują one specyficzny makijaż zwany otize. Pokrywają swoje ciała i włosy mazią zrobioną z masła, ekstraktu roślin, popiołu i ceglasto-czerwonej ochry. Makijaż ten ma wyrazisty, brunatno-czerwony kolor. Przyciąga uwagę, chroni przed insektami, słońcem i odwodnieniem organizmu. Nie używają wody i mydła. Okadzają swoje ciało i odzież wonnym dymem. W plemieniu Himba jest wielożeństwo. W
tej wiosce zamieszkuje 49 zamężnych kobiet, 10 mężczyzn i 80 dzieci. Jedziemy w kierunku Parku Narodowego Etosha. Już na jego obrzeżu, przy parkingu, spotykamy małe stado antylop kudu. Szakal czaprakowy. Antylopa springbok. Zatrzymujemy się w okałgu Weyo Camp, by obserwować zwierzęta przychodzące do wodopoju. Nocą wodopój ten jest oświetlony, co stanowi dodatkową atrakcję dla turystów. Przy wodopoju niestety prawie nie ma zwierząt. Jest kilka oryksów, a dwie żyrafy są zbyt ostrożne, by zbliżyć się do wody w obecności wielu ludzi w pobliżu. Nie pozostaje nic innego, jak jechać dalej do innego wodopoju. Tu od razu trafiamy na nosorożca czarnego. Długość ciała tych zwierząt dochodzi do 375 cm, a wysokość do 1,5 metra. Ciąża nosorożca trwa 460 dni, a noworodek waży około 40 kg. Mimo swego masywnego wyglądu, nosorożec jest w stanie szarżować z prędkością 50 km na godzinę. Nosorożce padają ofiarą ze względu na swój róg, który osiąga do 55 cm długości. Dlatego usuwa się im rogi, co czyni te zwierzęta bezwartościowymi dla kłusowników. Po odejściu nosorożca do wodopoju przybyły springboki i oryksy. Z oddali nadciąga niewielkie stado antylop gnu. Pojawiła się nawet żyrafa. W drodze spłoszyliśmy mangusty. Park Narodowy Etosha ma ponad 22 tysiące km kwadratowych powierzchni i jest jednym z największych na świecie. Został ustanowiony jako rezerwat zwierzyny w 1907 roku w okresie kolonizacji niemieckiej. Częścią parku jest Etosha Pen, rozległa, pozbawiona roślinności, płaska depresja i solnisko o powierzchni ponad 4,5 tysiąca km². Drogę zablokowało nam stado zebr. Czy zebra to zwierzę z czarnymi czy z białymi pasami? W
Początkowo wierzono, że zebry mają białą sierść w czarne pasy. Szczegółowe badania embriologiczne dowiodły jednak, że kolor tła jest czarny, a białe są paski. Zebra jest ssakiem z rodziny koniowatych. Osiąga do 1,40 m wzrostu i wagę do 300 kg. Może rozpędzić się do 60 km na godzinę. Stado składa się z ogiera, kilku samic i potomstwa. Ciąża zebry trwa 375 dni i rodzi ona jedno młode. Na skraju solniska zbierają się sępy. Za drzewem są resztki zapewne po polowaniu lwów. Możliwość pożywienia się odkryły też szakale. Na otwartych terenach trawiastych żyje drop olbrzymi. Jego waga dochodzi do 19 kg, a rozpiętość skrzydeł do 220 cm. Każda zebra ma niepowtarzalny układ pasów, podobnie jak w przypadku linii papilarnych u człowieka. Dorosłe zebry śpią na stojąco. Do snu kładą się tylko źrebaki. Dojeżdżamy do kolejnych oczek wodnych, ale niestety nie ma przy nich zwierząt. Nasz przewodnik wypatrzył w oddali pod drzewami dwie lwice i dwa lwy. Odpoczywają w cieniu, pewnie po udanym polowaniu. Nie można niestety podejść bliżej, gdyż regulamin parku surowo zabrania opuszczania pojazdów, którymi poruszają się uczestnicy safari. Tu gatunek antylopy zwanej impalą. Często pada ofiarą lwa, lamparta lub geparda. Struś afrykański to największy i najcięższy ptak żyjący obecnie. Osiąga nawet ponad 2,5 metra wzrostu i wagę do 150 kg. Żyje w małych stadach, jaja wysiaduje głównie samiec i on zajmuje się młodymi po wylęgu. Na terenie Namibii nie ma bawołów, natomiast występują tu bawolce. To zwierzęta znacznie mniejsze od bawołów. Osiągają w kłębie do 1 metra wysokości, a ich masa ciała to 100 do 200 kg. Żyją w stadach, które mogą liczyć nawet 300 osobników. Ciąża trwa 8-9 miesięcy. Samica rodzi jedno młode o wadze około 9 kg. Już po pół godzinie cielem staje na nogi. I znów malowniczy wodopój, ale bez zwierząt. A tutaj pojawił się spragniony springbok. Stary niemiecki fort, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku jako posterunek policji, a później służący jako koszary wojsk Republiki Południowej Afryki. Pod koniec dnia spotykamy żerujące żyrafy. W oddali zaczął padać deszcz, zwiastujący nadchodzącą porę deszczową. Jeszcze kilka impali i po całodziennym safari udajemy się na nocleg w lodż położonej na obrzeżu parku Etosha. Koralowiec.
Na terenie lodż towarzyszą nam antylopy blesbok pochodzące z południowej Afryki. Przy lodż jest park węży, gdzie można obejrzeć kilka ich okazów. Są także żółwie. Cały poprzedni dzień spędziliśmy w parku Etosha, ale nie udało nam się natrafić na słonie. Wczesnym rankiem wjeżdżamy ponownie do parku z nadzieją, że tym razem je spotkamy. Na razie nie ma słoni, ale za to pięknie prezentują nam się żyrafy. Należąca do najmniejszych antylopa Dik Dik, ważąca do 6 kg i mierząca około 40 cm wzrost. W wyniku wczorajszego wieczornego deszczu solnisko zmieniło barwę z żółto-białej na selednową. Żabi ru afrykański z rodziny bocianowatych. No i w końcu, gdy już prawie nie było nadziei na słonie, trafiamy na całe ich stado. Słoń to największe żyjące współcześnie zwierzę. Samiec może osiągać wysokość nieco ponad 4 metry i ważyć od 4 do 6 ton. Uszy osiągają do 1,5 metra długości. Słonie żyją w grupach rodzinnych tworzonych przez samice i młode słonie. Stadu przewodzi dorosła samica. Młode samce przeganiane są ze stada, gdy tylko osiągną dojrzałość płciową. Zbierają się, aby prowadzić życie w grupie kawalerów. Dorosłe samce żyją samotnie i dostęp do stada mają tylko wówczas, gdy samica jest w okresie rój. Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe u dużych osobników przekracza 200 kg oraz 200 litrów wody. Słonie najczęściej umierają śmiercią głodową około 70 roku życia z powodu straty wszystkich zębów, co uniemożliwia im dalsze pobieranie pokarmu. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 14-15 lat. Po 22 miesiącach ciąży rodzi się słoniątko ważące około 110 kg. Karmione jest przez matkę 2 lata, a nawet dłużej. Samica rodzi młode zazwyczaj raz na 4 lata. Podjechaliśmy za blisko i przewodniczka stada daje wyraźny znak, że jest z tego niezadowolona. Wycofujemy się więc na większą odległość. Po zaspokojeniu pragnienia przyszedł czas na skorzystanie z kąpieli. Szczególnie chętnie korzystają z kąpieli młode.
przewodniczka daje znak, że to już koniec przyjemności i czas ruszać w dalszą drogę. Słoń chce jeszcze pobaraszkować, ale zostaje delikatnie skarcony. Po tym pięknym spektaklu, który nam zaprezentowały słonie, nie spiesząc się, odchodzą na żerowisko. Nie chcąc być gorsze od słoni, drogę z kolei zastąpiły nam żyrafy. Żyrafa osiąga wzrost od 5 do 6 metrów i masę ciała 1200 kg. Samice są znacznie lżejsze i ważą około 800 kg. Giętki język osiąga długość do 0,5 metra i służy do zrywania liści, a także czyszczenia nosa. Szyja może osiągać do 2 metrów. Żyrafa ma tyle samo kręgów szyjnych co inne ssaki, ale są one nieproporcjonalnie wydłużone. Pojedynczy krąg może mierzyć do 28 cm. Żyrafa porusza się inochodem, co polega na poruszaniu kończynami, jednocześnie przednią i tylną, po tej samej stronie ciała. Ciąża żyrafy trwa 460 dni. Po 3-4 tygodniach ciele jest już zdolne przyjmować pokarm stały, ale nadal z reguły ssie matkę. Zadowoleni z safari wróciliśmy do naszej lodż, a tu niespodzianka w postaci wizyty guźdźców. Wjeżdżamy na teren Fundacji Afriket. Od razu spotykamy antylopę Eland, której nie udało nam się dotychczas zobaczyć. Fundacja Afriket opiekuje się młodymi, osieroconymi lub rannymi drapieżnikami, głównie lampartami i gepardami, przygotowując je do powrotu do naturalnego środowiska. Fundacja rozpoczęła działalność w 1993 roku jako organizacja non-profit i została założona przez rodzinę Hansenów na ich farmie Okonjima. Obecnie teren, którym dysponuje fundacja, to 22 tysiące hektarów, czyli 220 km2. Dziennie przyjmowane są tylko dwie grupy turystów, którym fundacja oferuje możliwość obserwowania drapieżników w środowisku zbliżonym do naturalnego. Będziemy obserwować posiłek lamparta. Matka tego lamparta została zastrzelona, a on był przez 4 lata trzymany na jednej z farm. Potem został przekazany do fundacji. Ze względu na długi okres uzależnienia od człowieka, nie nauczy się już polować i nie zostanie wypuszczony na wolność. Lampart to średniej wielkości kot z okrągłymi uszami osadzonymi na głowie o krótkim pysku. Osiąga wysokość do 80 cm i wagę do 90 kg. Żyje średnio 12 lat. Poluje z reguły w nocy i często wciąga wysoko na drzewo ofiary nawet 3 razy cięższe od siebie. Po ciąży trwającej od 90 do 112 dni przychodzi na świat od 1 do nawet 6 młodych. Przenosimy się na teren, gdzie przebywają gepardy. To samiec o imieniu Sep.
te gepardy zostały odnalezione, gdy miały 3 miesiące. Gepard jest jednym z kotowatych, który nie potrafi chować pazurów. Osiąga wzrost do 80 cm i wagę do 60 kg. Nie poluje z ukrycia i polega na swojej szybkości. Może osiągnąć prędkość bliską 100 km na godzinę. Samice po ciąży trwającej 90 do 95 dni rodzą 3 do 5 młodych, które ważą 15 do 30 dekagramów. Z matką pozostają około 1,5 roku. Żyją do 20 lat. Tu jeszcze jedna para gepardów. Od 1993 roku fundacja uratowała przed śmiercią ponad 1000 lampartów i gepardów, a 85% z nich trafiło z powrotem do środowiska. Szkot Jim Altman przekazał fundacji w testamencie cały swój majątek. Klinika dla zwierząt. W drodze na parkingu spotykamy przedstawicielkę Herero w tradycyjnym stroju noszonym przez kobiety tego plemienia. To już przedmieścia Winduku. Pora pożegnać Namibię i jej wspaniałą przyrodę.